Znajdź chwilę, żeby spojrzeć na świat z innej perspektywy. Świat z innego punktu widzenia. Świat nieskończonego piękna. Świat zabójczych kształtów. Świat delikatnych środowisk, znajdowany w najtrudniejszych warunkach. Wolny, naturalny stan życia i nieoswojonej przyrody. Sobotnie spotkania z przyrodą. Dziś o 20. Spanyol vagy portugál? Mi tudjuk, mi dukál. Térjen be az irodámba. Meghívjuk egy szangriára. Ariadne Travel. 481-10-10. Przez całe wieki w ich grobach pokrytych ziemią spoczywały straszliwe tajemnice. Ofiary przeraźliwych zbrodni zmumifikowane w śmiertelnych konwulsjach. Dzięki nauce odkrywamy nowe rzeczy. Sprawiedliwości staje się zadość. Rozwiązywane są zagadki zbrodni. To świat mrocznego średniowiecza i prehistorycznych zagadek. Sądowa rozprawa już się rozpoczęła, by osądzić tajemnice zmarłych. W każdą niedzielę o 21.30. Linia mety w zasięgu wzroku. To dotychczas najbardziej wyrównany etap. Mam dla wszystkich wiadomość, dawaj naprzód. Najbardziej męczące jest zdjęcie z siebie rzeczy po wachcie. Tutaj wychodzi to, co w człowieku najlepsze i najgorsze. Najgorsze zapachy, na jakie człowieka stać. Na tym etapie cuchnąłem jak nigdy dotąd. Rok na morzach w najtrudniejszych regatach oceanicznych zbliża się do końca. Dramatyczna końcówka regat Volvo, tylko w filmowych pamiętnikach. Czwartek o 22.00. Sierpień na National Geographic. W nowym cyklu programów pod tytułem Za kulisami filmów spojrzenie z bliska na wielkie produkcje z Hollywood. Ciąg dalszy koszmarów natury. Tym razem uwaga na groźne żądła szerszeni. Następny odcinek programu z cyklu Ewolucja życia, którym zgłębiamy właśnie zagadkę ewolucji. Wyśledzimy też zwierzę, które grzech przemienia w cnotę. Leniwiec, siódmy grzech główny. I zobaczymy, jak daleko zajedziemy w taksówce za $100. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Wszystko w rękach kierowcy. Tylko u nas frontowe dzienniki. Historie, które trzeba zobaczyć, żeby w nie uwierzyć. Tak właśnie powstają koszmary. A wystawa Mumii jest ciągle otwarta. Można się przestraszyć. Sierpień na National Geographic zapowiada się ciekawie. Natura dała